pojawiło się danie główne, cokolwiek by to nie było, bo zdążyłem już zapomnieć, jak... No, placek, haczapuri, małżonka, coś tam. Kurczak z czymś tam, po gruzińsku. To też coś po gruzińsku, także nie ma wyjścia. Aha, pamiętam, że z kurczakiem i z czymś tam. Nie mam wyjścia i trzeba zabierać się do konsumpcji. Placek, haczapuri z kurczakiem, jakieś surówki. Jak nie jest kurczak? Mój jest placek, haczapuri, kurczak. Dobra, zabieram się do jedzenia. Wrocław, ulica Świętego Mikołaja. Placek haczapuri w połowie zjedzony. Porcje na pewno większe niż w Krakowie, ale bez keczupu go nie zjesz. Taki troszeczkę nijaki, jak niedoprawiony. Żona bardzo zadowolona, czyli się rymuje nawet. Nie wiem co to, ale dobrze. Też zdążyła zapomnieć, co zamówiła. Jak zabrali kartę, to już po prostu nie pamiętasz, co to było. Natomiast porcje na pewno większe we Wrocławiu niż w Krakowie, także jak jesteś krakowianinem, to do gruzińskiej restauracji przyjedź do Wrocławia. Tutaj jakoś bardziej rozpieszczają klientów, a przynajmniej kalorycznie. Zobaczymy, co będzie z portfelem. No chyba, że płacisz za krakowską atmosferę, której się nie da we Wrocławiu odtworzyć. A może płacisz za gruzińską. Schab po kaukasku lekko przesolony, ale idzie zjeść. A moje haczapuri nie idzie przejeść. Porcje na pewno większe niż w Krakowie. Czyli widocznie wrocławianie lub turyści we Wrocławiu potrzebują zjeść więcej. Jeszcze tylko nie wiem, czy za te same pieniądze. Ale kurde, naprawdę tam jakoś zjadłem szybko, a tutaj jest to wszystko nie do przejedzenia. Aczkolwiek w Krakowie byliśmy pół roku temu, czyli mogło się wiele zmienić od tego czasu. I myślę o objętości posiłku. Gdzieś pod koniec posiłku zauważyłem, że moje haczapuri ma nawet elementy kurczaka. Ale naprawdę we Wrocławiu jest nie do przejedzenia ani schab chałkaski, ani haczapuri z kurczakiem. I co najważniejsze, nie ma kolejki do toalety. To jest po prostu... Była kolejka? Czyli do damskiej jest, a faceci jakoś dają sobie szybciej radę. Oczywiście ci bez przerośniętej prostaty. Słuchaj, haczapuri we Wrocławiu. Uczeń przerósł mistrza, czyli filia przerosła Kraków. Wrocław przerósł Kraków. Dlaczego gorzej? Przesadzę. No poza przesolonym schabem kaukaskim. Ale generalnie tu nie przejesz. A tam jakoś te porcyjki takie rzeczywiście gruzińskie. No cóż, na koniec chwila refleksji.
Jak chcesz się najeść za rozsądniejsze pieniądze, to Wrocław, haczapuri Wrocław. Jak chcesz przeżyć klimat krakowski, haczapuri Kraków. Piwo Kocim, piwo Carlsberg. I cóż mam ci więcej powiedzieć? Knajpa gruzińska we Wrocławiu jest jakąś rozsądną opcją. Jak chcesz spędzić mile czas ze swoją małżonką?